18 września 2016 roku w sali koncertowej Kolbudy wystąpił zespół Lipali, którego liderem jest Tomek Lipa-Lipnicki. Przygotowywaliśmy się do wywiadu, lecz niestety nie udało nam się go przeprowadzić. Za to byliśmy na samym koncercie. Na koncercie było dużo ludzi. Sala była cała wypełniona. Wszyscy raczej wyglądali na fanów tej muzyki i nie przyszli tak przypadkowo zobaczyć, co to jest, tylko mieli zaplanowane. Bardzo mi się podobał głos wokalisty. Piosenki były bardzo rytmiczne, z przekazem. Fałszywych nadziei smak. Były przerwy pomiędzy poszczególnymi piosenkami. Przez tą nieciągłość koncert był słabszy. Niezbyt fajnie się go słuchało, chociaż wokalista bardzo sobie poradził, ponieważ dodawał żarty do tych przerw i rozmawiał z publicznością. Był duży kontakt z publicznością, co mi się bardzo podobało i wszystkim dookoła. Ja wiem, że się nic nie stało, dlatego nie martwię się zupełnie tym. Ktoś uważa, że coś się stało? To jest bardzo małostkowy, jak to uważa. Żałuję, że nie mogliśmy przeprowadzić wywiadu, bo naprawdę chciałam z nim porozmawiać. Bo wydawali się bardzo interesujący, ale ogólnie koncert mi się podobał, no i chciałabym pójść na następny. Nie chcesz słyszeć moje mowy, moje uszy nie chcą twej. Zagłuszamy wystrzałami słowa, których coraz mniej. Łatwiej myślą z wyobrażeń, wybaczony obraz stracić. Tak jest prościej, tak jest łatwiej. Nie chcieć wiedzieć, nie chcieć znać. Szukać siebie poza sobą.